moi drodzy, witajcie w 14 odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jak widzicie, Cyryl już również nas opuścił, dzisiaj rano wyjechał na studia. Niestety nie udało mi się tego nagrać, bardzo chciałam, ale gra mi się po prostu wyłączyła. I niestety nie udało mi się nagrać tego fajnego filmiku, co zawsze jest na początku, gdy Sim wyjeżdża na studia. I jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo chciałam bardzo to mieć taką pamiątkę, bo chyba mam każdego z chłopaków, jak wyjeżdżają te filmiki. No ale cóż, gra nie współpracuje, więc nic nie poradzimy na to. Także tak, Damian został sam z Anielą, moi drodzy. No i tak pomyślałam, że sobie możemy dzisiaj wyjść troszkę na miasto. Damian mógłby zabrać Anielę na kręgle. A co ty idziesz, pościółciuszko? Dobra. Uspokój się, Damian, uspokój się, idź się lepiej ubierz. Tak, pójdziemy na kręgle i może na jakieś zakupy ubraniowe, żeby odświeżyć trochę garderoby. Ty możesz dać jej jeść i zaraz będziemy się zbierać. Jest 8 dosyć wcześnie, ale co tam, spędzimy sobie cały dzień na mieście, o ile się oczywiście uda, bo moja gra lubi sobie robić problemy. Bo się właśnie zastanawiam, czy da radę, żeby oni ten razem pojechali jakoś? Czy muszę ich dawać jako grupę? Nie rozumiem. Nie wiem, jak to właśnie zrobić. Aha, Aniela wsiadła na miejsce kierowcy. No, powodzenia. Myślisz, że Damian da ci prowadzić jego wypasioną furę? A propos, to ma nowy samochód, jak widzicie. I teraz pojadą razem? A, mogę ich dodać, dobra. Jak zwykle ja jestem gapa. Tak, jedziemy do Miłowa i ściągnęłam tutaj nową kręgielnię, także od razu zeskoczymy. Proszę bardzo. A ty w piżamie jedziesz? Serio? Mam nadzieję, że ona się przebierze, naprawdę. Naprawdę. Wrum. Dotarliśmy, moi drodzy, na parcelę publiczną i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i gra mi się nie wykrzaczy, po prostu nie wierzę, że ona jest w piżamie nadal. O. Dobra, zrobimy to tak. Mały trik. Przebierz się. No. Dobra, teraz może być. I co my tu mamy właściwie? Kręgle, bilard, jakieś gry i toalety. No i git majonez. Chodźcie tutaj grać. A później sobie od razu możecie coś zjeść. Fajnie. Usiądź. A czemu? Aha, bo aha, ty miałeś. Dobra, dobra. Przyłącz się do Anieli. Ale Nina się tutaj denerwuje. Nic nie zbiła Anielka. No cóż. Czemu tutaj są śnieżki? Można zmienić? Chyba nie. Się jakiś koleś tutaj w treningu, jakiś Leon Noga. My chcieliśmy we dwójkę tylko grać. I czemu wy już nie gracie? No ej, grajcie tutaj. Mieliście pograć trochę. A się wtrenili. Kurczę, tu głośno. Zmienimy się im i przestali grać. Graj z nim! Aniela, ogarnij się! Nie da się go ściszyć. Ale ja sobie słuchawki ściszę, o.
Weryś. Od razu lepiej. W ogóle oni nie chcą grać w te kręgle, ja nie wiem. To chodźcie coś zjeść. Tylko czy oni usiądą razem? Dodajcie się do grupy, bo ja nie wiem. Oj, bo tam zaproś grupę tymczasową. Na spotkanie nie będzie. I chodźcie zjeść. Przyjdzie jakiś kelner? Coś? Ten gest? Przyszedł. Poprosimy na niemnia. No, burza znowu? Co ty lubisz? Płatki z mlekiem? To jest twoje ulubione danie? Czy co to jest w ogóle masakra? A mówię coś na nasiora? O, no, tak sobie miło spędzę czas dzisiaj. Liczyłam na to, że Anielka jeszcze kogoś pozna, jakąś nastolatkę, albo... O, prysznic jest, to sobie weź prysznic. Boś trochę zaśmiertnął, a ty tylko się nie głodna, więc spoko. I co, są tu jakieś nastolatki? Jakaś wiedźma przyleciała, okej. Tu jest nastolatka. Ida Dalton. Także ją powitamy. Arnold, melodyjka, to też chyba nastolatek, a nawet wyznany. Długo tam jeszcze będziesz żarła? Damian już dawno zjadł. Idź się załap i ogarnij. Wsuwaj to. Już poszła tam ta dziewczyna, tak? Nie, stoi tu. Masz się sam przywitać. Trochę towarzystwa, znajdź kogoś w swoim wieku. Dobry. Jestem Aniela Biedak. Widzę, że też chodzisz do prywatnej szkoły. Może się zaprzyjaźnimy? Zapomniałam, że tutaj jest... leci nam czas. Co by tu jeszcze... Zapytaj... Troszkę tutaj naklikamy. Damian, już tam się ogarnął? Super, to chodź sobie zagraj w bilarda. Ale jest takie w miarę wesołe. Także nieźle. Jak to masz relację z nią? Ładnie nam skoczyło. Może będziemy mieli tą przyjaciółkę jedną. Chociaż... Na chłopaka to chyba nie ma co liczyć. O, już możemy plotkować. Fajnie. Czas się kończy! To chodź tutaj pograć w piralę z bratem. Określ stawkę! Może nie. Damian by cię ograł i by ci było przykro. Chodź sobie tutaj też z nim pograć. A możesz tu tam idę zaprosić? Już zniknęła sobie, tak? O, szkoda. Może siedzieć w kiblu? Nie, nie ma jej. Już sobie chyba poszła. No trudno. Ale mamy już z nią jakieś relacje, także będzie dobrze. Pogramy sobie teraz w bilarda.
Naprawdę zabawni kumple. Dzięki, że mogliśmy się poznać. Co ty gadasz, Aniela? Ale może dalej chyba grać, czy nie? Chodź tutaj. Jeszcze jedna partyjka. Jeszcze nas czekają zakupy. Dzisiaj, co ty chcesz? Ty chcesz się wymknąć z domu. Dobra, możesz trochę zrobić problem Damianowiczom, nie? Chciałabyś iść też na randkę i bawić się z kimś. Bawić to się możesz z Damianem. Jakieś przepychanki, ja to brat z siostrą. No, dobrze ci idzie, Aniela. No, jeszcze ktoś nam tutaj się wtrynia. No dobra, skończcie to. A co tutaj możemy robić? Chodźcie jeszcze w to pograć. No urocze to jest. Może jeszcze nie wystarczy, co? Chodźcie pograć i idziemy jeszcze na zakupy. Trzeba otworzyć tą garderobę, bo mi już zbrzydły ubrania męskie. Wszyscy biedakowie mają takie same ubrania, bo... Jezus, co to za gra? Jaki nohal miał ten... A ty możesz coś robić, jak ona to ja muszę robić. Ale co tam stać nas? Już się nagrałaś? To idziesz do tego siku, zrób. Skorzystaj sobie szybciutko. I lecimy dalej. Ale Damian się tu dobrze bawi. Mina Caliente ogląda jego zmagania. Wybrać się na wycieczkę. Oj, Damian chyba jeszcze nie wrócił do końca z wakacji. Jak tam idzie, Anielka? Nie. Jak zwykle naciskam, jak to trzeba. Już? Dobra, Aniela już się załatwiła, więc jedziemy. Damian, wystarczy tego dobrego. Jedź na inną parcelę. Chodźcie, jedziemy. Jedziemy teraz, no do H&M. Kupimy sobie szybko jakieś ciuszki i... A potem zobaczymy w sumie, co dalej. I jesteśmy w H&M w Miłowie. Nie wiem, czy to wam powycinam, to jak będę kupować te ubrania. W sumie dużo tutaj nie kupimy pewnie. Zobaczę, czy mam coś nowego dla Anielki, bo nie jestem pewna, czy będzie coś... A to w sumie... A dobra, niech ona też sobie kupi. Co te kasjerki takie zmrożone są? A co tu dają? Dobra, bo mi się ładuje teraz garderoba. Mam tego tyle, że hoho. Troszkę to potrwa. Ale chyba dla nastolatek nie mam nic nowego. To wszystko już było. Niestety. Zresztą sukieneczkę mogę jej wziąć w sumie. No ale nie mam nic nowego, więc tylko to niech sobie kupi. Ale może tu gdzieś kupić biżuterię? Tak mnie to zastanawia. O, Damian. Chcesz nową koszulę, Damianie? Już taką masz, więc... Może kupię mu taką koszulkę. Co jest spodni? Nie pasują mu te spodnie. Dresik nowy? O, super. Nowy dresik mu weźmiemy. Chociaż on i tak nie uprawia sportu. Także tak. Te rurki mu nie pasują zbytnio, niestety.
Wydawało mi się, że więcej ściągałam. Ale widocznie nadal to jest za mało. Smutek. Smutek. Dobra, to tylko tyle. Tylko tyle. Goblo? Nic na siłę. Miałam zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest jakaś biżuteria do kupienia. Ale widzę, że chyba nie co tutaj dają. Tu są jakieś gry. No chodź zobaczyć. Nie ma żadnej biżuterii. Nie wiem, gdzie można kupić biżuterię. W Simsach. Tu nie ma piętra. No dobra. A nie, to są jakieś czasy... Nie, to są gry. Nawet se kup więcej, nawet se kup wszystkie, co tam są, bo nas na to stać. Proszę bardzo. To też sobie kup. To sobie kup. I to sobie kup. Ja się tam. I to sobie kup. Wszystkie gry kupimy, a co? Pita mnie. Dobra, to tam daj mi spokój. No właśnie. Jest tu coś ciekawe? Tutaj sobie coś tańczy. Aleksandra sobie tańczy. Tu jest Lubomir Bajasz. Ale nie widzę nikogo ciekawego dla Anielki. Żeby mogła się zapoznać. Także wracamy do chaty, moi drodzy. Bo już troszkę nagrywam ten odcinek do domu. Wracamy na chatę. I może Anielka się jeszcze wymknie z domu dzisiaj. Także widzimy się na miejscu. No tak, i wróciliśmy, a tutaj dalej dzień. Zapomniałam, że właśnie tak jest w Simsach. To się już nie wymkniemy z Anielką, bo w dzień się nie da. A już muszę kończyć ten odcinek, bo trwa długo dosyć. Lalala, nie ma nic w lodówce! Ups, aj! I co teraz robimy? Dajmy ją mnie gotować. Co, Anielka niech się uczy, nie? Ale boję się, że ona spali kuchnię. Dobra, Lokaj. Lokaju, gdzie jesteś? Potrzebujemy obiadu. To dalej w piżamie. Gdzie ten koleś? A, sprząta tutaj posłanie. Lokaju, proszę dać mi jeść. Podaj posiłek, bo jesteśmy głodni. Stój, zobacz, zobacz. Powitaj ją. Tu jest nastolatka? Jaka ładna. Tak, to będzie twoja psiaciółka. Psiaciółka. Hej Marta, jestem Anila. Opowiem ci dowcip. Rozmawiaj, to pomaga. Opowiedz historię, opowiedz jej o sławie. To w ogóle dużo myślałam o Anielce i chyba chciałabym, żeby ona została lekarzem. Tak sobie pomyślałam, że byłoby fajnie. Sprzedaż zwierzak. Zaproponuj tej zwierzaka, nie. Co mnie nie lubisz? Ej! Zapytaj o zainteresowanie. Co się dzieje? Czemu nie możecie się dogadać, dziewczyny? O nie, Morus się postarzał. Poczekam odcinku kropek, teraz Morusek. Nie, nie. Musisz spędzić z nimi czas, zobacz jak ty masz relacje, a nie na słabe. Czemu ona nas nie lubi? Jak się... Coraz dalej i dalej się odsuwa, zobaczcie. Opowiedz dowcip, lepsze zainteresowanie i podziwianie, może to pomoże coś. Co ty robisz? Aha, to nie masz piesów. Myślałam, że masz kietarza w tej kałuży. Masakra jakaś. Ciężko nam z nim idzie, nie wiem czemu ona jest taka uporna. Napoleon! Fu, on się tarza w siuśkach naszej Milki. Ble! Jezus! O co ci chodzi, dziewczyno? Jest, chcę być dla ciebie miła! Masakra, zostawimy ją w spokoju, bo to do niczego nie zmierza. Czym podał ten obiad? Nie podał tego obiadu, po co? Czemu ty znowu śmierdzisz?
Nie mam już siły tych psów. Zrób kanapki z szynką i już. No dobra, moi kochani. Zakończę ten odcinek. Dzisiaj sobie tak spędziliśmy luźno dzień z Damianem i Anielką. Opatrzcie, idzie do nas jednak. No dobra, może coś z tego jednak będzie. W każdym razie, na dzisiaj to by było tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa!